Witam serdecznie. Jesteśmy, o proszę bardzo, w Giżycku, w szpitalu. I teraz podążamy na oddział zakaźny. Proszę bardzo. Proszę widzowie. O, jesteśmy tutaj. O. O, proszę bardzo, pisze. Zakaz odwiedzin. Także widzicie, ja tylko się zapytam, jaki jest stan zdrowia. Siemano widzowie. To jak mówiłem, tak jest, zobaczcie. O. No co? Jest COVID. Zakaz odwiedzin. Nie mogę żadnej informacji udzielić, bo tam jakaś niego tu był cipryniaka. Ordynatora nie ma. Dopiero jutro będzie. No także nie wiem, nie wiem. Nic nie chciało powiedzieć, że on takich informacji nie może udzielać. Jest dalej na zakaźnym, ale panuje COVID. Zakaz odwiedzin. Absolutny. Sorry, że palę, bo nie powiem długo. Także tak jak mówiłem, tak zrobię. No jestem w Giżycku. No szybko, tam ordynatora nie ma. Tam jakaś, tam nie wiem kto to prowadząca, chyba coś. Gdzieś poszedł na inny oddział. Gdzieś dopiero za półtorej, za dwie godziny będzie, może. No nie wiem, nie wiem. Także jestem u Staśka. No, trochę tam powiedziała, ale nie może też dużo rzeczy powiedzieć dla mnie, nie? Bo nie jest od tego. Trochę pielęgniarka jakaś, bo nie wiem. Także trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam wszystkich i swoją kobietę też pozdrawiam, Ewę. Cześć widzowie. Duchu z tej strony. No zgodnie z zapowiedzią byłem w Giżycku. Jest COVID. Także drodzy widzowie, to co posiadam, to jest z prawdziwego źródła. Dostałem taką informację, że ze Staśkiem jest bardzo źle. Także ja tu nic nie będę mówił, nie będę dodawał, a wiem to z pewnego źródła, od zaufanej osoby. Także tu wszystko zobaczycie, sobie przejrzycie. Na temat Stanisława, nie? Powiem jedno. Znam go ponad 30 lat, Stacha. No, kolegami jesteśmy super. Bo znamy się razem. Znaczy, on go mnie tam miał. To do niego jeździłem, no, wspólnie. On przyjeżdżał też. No, także powiem, super, nie? No, nie jest z nim za ciekawie, także mam do was prośbę, nie? No, wiesz... No mam prośbę, nie? Weźcie, jeżeli może chociaż się pomódlcie za niego. Bo tak czuję, że to pewnie... Bo z Zusem też się zżył. No, z Zusem chodził długo. Się kumplowali. Też się w jakiś sposób z sobą zżyli. No i tak myślę, że też dużo to, że Stasiek to jego śmierć przeżył. To jestem pewnie na 100%. A tym bardziej, że przybyła się w tym miejscu, gdzie właśnie Łysy zmarł. No i to pewnie też dużo to poskutkowało tego, że to właśnie wpłynęło na jego stan zdrowia. To ogólnie no, psychiczny, no bo to na pewno coś tam siadło, pewnie się podłamał chłop. No ale jak faktycznie co, jak. Także jeszcze raz mam prośbę, weźcie coś, co
Pomódlcie się za niego. Stachu w porządku chłopiec. Ja nie będę mówił w czasie przeszłym, tylko normalny, bo ten co żyje. No zobaczymy, może Bóg daje mu. Może chłop wróci, no bo lekarze co? Ręce rozkładają. Nie wiedzą co, jak, co, do czego. Także jeżeli możecie, nie, to pomódlcie się Staszka. Także dziękuję wam bardzo. Pozdrawiam.